Wiara w polityczną, ekonomiczną i kulturową równość kobiet ma swoje korzenie już w najwcześniejszych epokach ludzkiej cywilizacji. Od czasów starożytnej Grecji, po walkę o prawa wyborcze kobiet, współczesne marsze kobiet i ruch MeToo, historia feminizmu jest zarówno bardzo długa, jak i niezwykle fascynująca. W dzisiejszym odcinku podcastu Muzeum Narodowego w Kielcach opowiem o początkach działań na rzecz praw kobiet, protofeminizmie i pierwszych falach właściwego ruchu feministycznego na świecie. Chciałabym przedstawić badaczki na rzecz dostępu do edukacji, uzyskania praw wyborczych i równego traktowania wszystkich kobiet, w tym historię polskich aktywistek i sufrażystek, których działania przyczyniły się do uzyskania praw wyborczych przez polskie kobiety w 1918 roku. Chociaż sam feminizm jest bardzo zróżnicowany, a w jego ramach pojawiło się na przestrzeni wieków wiele różnorodnych stanowisk, głównym celem spajającym wszelkie działania na rzecz praw kobiet jest dążenie do poszanowania równości płci pod względem politycznym, ekonomicznym, osobistym i społecznym. Feminizm przyjmuje stanowisko, że we wszystkich społeczeństwach męski punkt widzenia bezpodstawnie traktuje się jako uprzywilejowany i naturalnie właściwszy od kobiecego, co skutkuje niesprawiedliwym traktowaniem kobiet. O feminizmie dobrze jest mówić w liczbie mnogiej, gdyż nie jest to monologiczna narracja, ale wielogłos. Teorie feministyczne wynikają z różnych punktów widzenia oraz kontekstów historycznych i społecznych, dlatego nie są jednorodnym głosem. Badacze feminizmu mówią o istnieniu wielu feminizmów, które łączy niezgoda na oparte na patriarchacie społeczeństwo. Feminizm powstawał równolegle w wielu miejscach i nigdy nie był scentralizowany. Niejednokrotnie różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami tego ruchu były tak silne, że dochodziło do napięć i konfliktów między nimi. Próba wypracowania jednego, odgórnego stanowiska mogłaby zakończyć się z lekceważeniem różnych kontekstów i doświadczeń kobiet z całego świata. Historycznie feminizm dzieli się na trzy fale. Pierwszą falą feminizmu określa się przede wszystkim dążenie kobiet do uzyskania praw wyborczych, drugą – działania na rzecz równouprawnienia na rynku pracy, a trzecią – włączenie w teorie feministyczne pomijanych wcześniej tematów dotyczących kwestii etnicznych, rasowych czy religijnych w dyskryminacji płciowej. Nie są to jednak ścisłe podziały, granice poszczególnych fal są ustalane umownie. W historii ruchów na rzecz praw kobiet wyróżnia się również protofeminizm jako określenie działań na rzecz praw kobiet rozgrywających się przed pierwszą właściwą falą feminizmu oraz feminizm czwartej fali obejmujący współczesne nam działania, w tym aktywizm internetowy. Ruchy feministyczne okazały się główną siłą napędową wielkich zmian społecznych na rzecz praw kobiet, szczególnie na Zachodzie, gdzie niemal powszechnie przypisuje się im osiągnięcie praw wyborczych dla kobiet, używanie neutralnego dla płci języka, uzyskanie praw reprodukcyjnych, w tym dostępu do środków antykoncepcyjnych i aborcji, a także prawo do zawierania umów i posiadania własności. Chociaż działania feministek skupiały się przede wszystkim na prawach kobiet, niektóre feministki opowiadają się również za działaniami na rzecz wyzwolenia mężczyzn z opresyjnego, patriarchalnego systemu, opartego na tradycyjnych rolach, który krzywdzi również ich. Niektóre wczesne formy feminizmu były krytykowane za branie pod uwagę tylko perspektywy białych, wykształconych kobiet, pochodzących z klasy średniej, które pomijały różnorodne doświadczenia innych kobiet. Krytyka ta doprowadziła do powstania feminizmów wielokulturowych, jak chociażby feminizm czarny czy teorii feminizmu intersekcjonalnego, którego celem jest uwzględnianie różnych, nakładających się i krzyżujących ze sobą wykluczeń, wzmacniających dyskryminację lub przywileje, jak chociażby etniczność, rasa czy wyznawana religia. Jednym z ograniczeń dostępu do źródeł historycznych odnoszących się do historii kobiet jest marginalizowanie ich roli w dawnych społeczeństwach. Kwestia marginalizacji i zniewolenia kobiet nie kończy się tylko na braku praw wyborczych i wykluczaniu ich z życia politycznego, ale rozciąga się również na systematyczne tłumienie intelektualnego wkładu kobiet w rozwój nauki oraz pomijanie ich roli w ważnych wydarzeniach. Do teraz zachowało się jeszcze kilka przykładów wskazujących, że nawet w czasach starożytnych pojawiali się myśliciele czy działacze, którzy podkreślali znaczenie kobiet i potrzebę traktowania ich na równi z mężczyznami. Rozważania na temat politycznej równości kobiet pojawiły się już u Platona, greckiego filozofa żyjącego na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Kobiety w idealnym państwie Platona powinny pracować obok mężczyzn, zdobywać równe wykształcenie i mieć równy udział we wszystkich aspektach państwa. W średniowiecznej Europie znaczną rolę w kształtowaniu myśli filozoficznej odgrywała teologia.
Religijny autorytaryzm był wtedy powszechnym zjawiskiem, dlatego rozwój myśli na rzecz równouprawnienia w tamtym okresie skupiony był przede wszystkim na walce z teologicznymi opisami kobiecości opartymi na uprzedzeniach religijnych. Dominował pogląd, że kobiety są gorsze i słabsze od mężczyzn, ponieważ zostały skażone przez grzech pierworodny Ewy, zgodnie z tradycją biblijną. Służyło to uzasadnianiu wielu ograniczeń nałożonych na kobiety, takich jak zakaz posiadania majątku lub obowiązek ciągłego posłuszeństwa ojcu lub mężowi. Jedyną rolą i wartością kobiet była reprodukcja, którą wskazywano jako główny cel życia kobiety. Małżeństwo w renesansie definiowało kobietę. Była tym, za kogo wyszła. Do ślubu pozostawała własnością ojca, a po ślubie własnością męża. Wymagano, by kobieta była posłuszna i uległa. Niewiele z nich miało możliwość jakiejkolwiek edukacji. Działaczki tego okresu musiały stawiać czoła doktrynie kościelnej, która narzucała niepodważalne, stereotypowe poglądy na temat ról płciowych. Nie wszyscy jednak posłusznie godzili się z takimi ograniczeniami. Warto odnotować, że w XV-wiecznej Europie rozgorzała dyskusja na temat natury kobiety i tego, jak ta natura jest przedstawiana. Pokazuje to, że już wtedy pojawiały się inicjatywy dążące do rozwiązania problemu ucisku kobiet. Sama debata nie wpłynęła jednak na żadne konkretne zmiany. Jedną z najbardziej znanych pisarek tego okresu była żyjąca na przełomie XIV i XV wieku francuska Christine de Pizan, przedstawiająca przykłady wielkich kobiet, których historyczne dokonania mogły być argumentem przeciwko uprzedzeniom wobec kobiet. Kobiety, które miały możliwość zdobycia wykształcenia, zaczęły pisać w obronie innych kobiet i ich praw. Wciąż musiały się jednak mierzyć z wykluczeniem, nawet na wykształconych, arystokratycznych dworach Europy Zachodniej. XVI-wieczna reformacja okazała się być istotnym zwrotem w rozwoju praw kobiet i równym dostępie do edukacji. Umiejętność czytania Biblii stała się koniecznością dla wszystkich, łącznie z kobietami i dziewczętami, dlatego zaczęto zakładać szkoły, w których uczono podstaw umiejętności czytania i pisania. Protestanci nie postrzegali już kobiet jako wyłącznie słabych i złych grzeszników, ale raczej jako godnych towarzyszy mężczyzn, potrzebujących edukacji, aby stać się odpowiednimi żonami. Oświeceniowa ucieczka od dotychczasowych dogmatów pozwoliła na pojawienie się nowych sposobów myślenia, które zrewolucjonizowały Europę Zachodnią. Wiele starożytnych i średniowiecznych myślicieli wierzyło, że ludzie nie są z natury równi, przez co mogą być odmiennie traktowani. Tłumaczyli w ten sposób niesprawiedliwe traktowanie kobiet czy istnienie niewolnictwa. Takie przekonania zostały jednak poddane krytyce przez oświeceniowych filozofów, co przyczyniło się również do powstania fundamentów dla teorii feministycznych. Podczas gdy filozofia klasyczna uzasadniała odmawianie kobietom prawa do wykształcenia na równi z mężczyznami, XVII-wieczna filozofia Kartezjusza pozwoliła na włączanie kobiet w edukację. Działaczki tego okresu wskazywały na umiejętność samodzielnego wnioskowania przez wszystkich ludzi, bez względu na ich wykluczanie z dostępu do edukacji. Wszelkie różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie zdolności umysłowych wynikały ze zróżnicowanego dostępu do kształcenia oraz odmiennych warunków ich dorastania i wymaganych od nich zachowań, a nie różnic uznawanych za naturalne. Takie przekonania nie tylko podważyły istnienie nierówności intelektualnych pomiędzy kobietami i mężczyznami, a także poddały w wątpliwość dotychczasowe przekonanie, że kobiety powinny pozostawać pod rządami mężczyzn. Z tego powodu, skoro zdolności umysłowe nie są przypisane wyłącznie do jednej płci, bezpodstawne jest twierdzenie, że umysł lub intelekt kobiety są gorsze z powodu jej płci. Kobiety są tak samo zdolne jak mężczyźni w zdobywaniu wiedzy, która umożliwiałaby im równy udział w praktycznie wszystkich obszarach życia społecznego i publicznego, w tym w polityce i prawie. Za jedną z najistotniejszych protofeministek uznaje się Mary Astell, angielską filozofkę i pisarkę. Była jedną z pierwszych kobiet, która opowiadała się za ideą, że kobiety są tak samo racjonalne jak mężczyźni i tak samo zasługują na edukację. Pod koniec XVII wieku zaproponowała otwarcie szkoły wyłącznie dla kobiet, poświęconej ich intelektualnemu rozwojowi. Skrytykowała również angielską instytucję małżeństwa, przekonując, że edukacja pomoże kobietom w dokonywaniu lepszych wyborów małżeńskich, opartych na wzajemnej zgodzie i poszanowaniu. W filozoficznych rozważaniach kolejnych dekad skupiono się przede wszystkim na racjonalizmie i krytyce tradycyjnych autorytetów.
Był to również okres zdominowany przez doświadczenia amerykańskiej walki o niepodległość oraz rewolucji francuskiej. Debata na temat wolności człowieka zaowocowała ogłoszeniem amerykańskiej Deklaracji Niepodległości w 1776 roku oraz francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w 1789 roku. Prawa człowieka uznano za naturalne i niezbędne uprawnienia, które wynikają z racjonalnego charakteru istoty ludzkiej, chociaż nadal były to przede wszystkim prawa mężczyzn. Początki feminizmu pierwszej fali datowane są na koniec XVIII wieku i powstanie Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki w 1791 roku, którą na wzór Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela wydała Olympia de Gouges, za co została ścięta. Rok później Mary Wollstonecraft opublikowała Wołanie o prawa kobiety, uważane za pierwszy teoretyczny tekst feminizmu z postulatami równości politycznej i systemu kształcenia dla kobiet i mężczyzn. Jej podstawowym argumentem jest stwierdzenie, że natura kobiety nie czyni jej gorszą ani mniej racjonalną od mężczyzny. Właściwy rozwój feminizmu, zwłaszcza jako ruchu społecznego, nastąpił jednak w wieku XIX. Pierwsza fala feminizmu była szczególnie aktywna w krajach anglosaskich, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, choć była obecna także w innych krajach, w tym w Polsce. Przez znaczną część swojej historii większość ruchów i teorii feministycznych miała przywódców, którymi były głównie białe kobiety z klasy średniej, z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, dlatego też cele ruchu związane były z ich perspektywą i interesami. Powodem, dla którego wczesne rozważania na temat równości płci rozwijały się prawie wyłącznie w Europie Zachodniej, a później również w Stanach Zjednoczonych, było historyczne umocowanie Europy jako światowego mocarstwa. Również Ameryka padła ofiarą europejskiej kolonizacji, przez co wykształciły się na jej terenie ruchy sprzeciwiające się niewolnictwu i rasizmowi, które stały się fundamentem rozwoju współczesnych myśli feministycznych. W Stanach Zjednoczonych pierwsza fala feminizmu przyjęła postać szerokiego ruchu społecznego. Za jej początek uznaje się zjazd kobiet w Seneca Falls w 1848 roku. Głównym postulatem zgromadzonych tam kobiet było zniesienie wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć. Ruch feministyczny wyrastał tam z ruchu abolicjonistycznego, czyli działającego na rzecz zniesienia niewolnictwa oraz antyrasistowskiego, w szczególności przeciwko dyskryminacji osób czarnoskórych. Dopiero z czasem przekształcając się w ruch na rzecz praw kobiet. Jedną z ważniejszych postaci amerykańskich walk na rzecz równości była Sojourner Truth, amerykańska abolicjonistka urodzona w niewoli. Po uzyskaniu wolności zaangażowała się w działalność na rzecz praw niewolników, kobiet i osób czarnoskórych. Jedna z jej najbardziej znanych przemów nosiła tytuł „Czyż nie jestem kobietą?”, w której postulowała o równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Walka o równe prawa wyborcze dla kobiet była głównym celem ruchu feministycznego na przełomie XIX i XX wieku. Zaangażowane w nią aktywistki nazywano sufrażystkami od łacińskiego słowa suffragium, oznaczającego głos wyborczy. Dlaczego prawo wyborcze było tak ważne? Bo bez tego prawa nie można aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, nie ma się żadnego wpływu na sposób sprawowania władzy i na to, kto ją sprawuje. Sufrażystki skupiały się w organizacje, stosowały też różnorodne metody działania, pikiety, działalność edukacyjną czy akty obywatelskiego nieposłuszeństwa. Działania te spotykały się jednak ze sprzeciwem osób uznających tradycyjny podział ról w społeczeństwie. Pierwszym obszarem, na którym wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet, było terytorium Wyoming w Stanach Zjednoczonych, gdzie kobiety mogły głosować od 1869 roku. Kolejno prawa wyborcze nadawano kobietom m.in. w Nowej Zelandii w 1893 roku, w Finlandii w 1906 roku czy wreszcie w Polsce w listopadzie 1918 roku. Pierwsza wojna światowa znacząco zmieniła sytuację prawną, społeczną i zawodową kobiet. Pod koniec wojny, jak również w pierwszych latach po jej zakończeniu, w wielu krajach przyznano kobietom pełne prawa wyborcze. Idee feminizmu w Polsce zaczęły się rozwijać nieco później niż w Europie Zachodniej. Na początku XIX wieku Klementyna Stańskich-Hoffmanowa napisała pierwszą polską książkę o cechach feministycznych zatytułowaną Pamiątka po dobrej matce. Chociaż autorka głosiła, że Polki powinny być przede wszystkim żonami i matkami, to z drugiej strony podkreślała konieczność kształcenia kobiet.
Pod wpływem działalności zachodnich feministek w następnych latach pojawiały się w Polsce kolejne głosy na rzecz równouprawnienia kobiet. Wiodącym polskim propagatorem feminizmu było czasopismo Przegląd Naukowy. Publikowała w nim m.in. Narcyza Żmichowska, przywódczyni warszawskiej grupy kobiet zwanych entuzjastkami, które domagały się emancypacji i prawa do edukacji dla kobiet. Żmichowska wygłaszała również wiele przemówień popierających prawa kobiet. Do walk o prawa kobiet w Polsce włączyli się również mężczyźni wspierający żądania równouprawnienia płci w edukacji i pracy zawodowej. Motyw emancypacji kobiet był również istotny w polskiej literaturze, np. w twórczości Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej czy Zofii Naukowskiej. Z naszym regionem związana jest m.in. Wanda Pełczyńska, która po wybuchu I wojny światowej współtworzyła oraz była przewodniczącą Kieleckiego Koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Doświadczenia publicystyczne skłoniły ją do pracy redakcyjnych w pismach kobiecych – Bluszcz, Młoda Matka czy Kobieta Współczesna. Wokół tego ostatniego skupiła niemal wszystkie najwybitniejsze pisarki tego okresu, w tym Marię Dąbrowską, Zofię Naukowską, Kazimierę Iłakiewiczównę, Helenę Boguszewską czy Marię Kuncewiczową. Dekret Naczelnika Państwa, czyli Józefa Piłsudskiego, o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z listopada 1918 roku stanowił, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci oraz wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki posiadający pełne prawo wyborcze. Pierwszymi Polkami zasiadającymi w polskim parlamencie zostały Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofia Moraczewska, Anna Piasecka, Zofia Sokolnicka oraz Franciszka Wilczkowiakowa. Feministki pierwszej fali walczyły o prawa, które dziś są uważane za oczywiste w krajach demokratycznych. Obecnie trudno nam jest uwierzyć, że kiedyś odmawiano kobietom praw wyborczych, własnościowych, możliwości pracowania w dowolnym zawodzie, studiowania czy brania rozwodu. To właśnie wszystkie te nierówności doprowadziły do wykształcenia się ruchów na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Duże zmiany w kwestii praw kobiet przyniosła I wojna światowa. W związku z powszechną mobilizacją wiele kobiet poszło do pracy. Pozwoliło to przełamać wiele stereotypów na temat płci i przyniosło znaczące zmiany w strukturze zatrudnienia. W latach 20. i 30. XX wieku większość krajów europejskich przyznała kobietom pełne prawa wyborcze, o które walczyły sufrażystki, dlatego ten okres jest uznawany za koniec pierwszej fali feminizmu. Podczas II wojny światowej wiele kobiet aktywnie uczestniczyło w wojsku lub znalazło pracę w branżach wcześniej zarezerwowanych wyłącznie dla mężczyzn. Kobiety zaczęły również coraz częściej pracować zawodowo po wielkim kryzysie z lat 30. XX wieku, kiedy wielu mężczyzn będących żywicielami rodziny straciło pracę. Ciągle jednak kobiety były dyskryminowane na rynku pracy, dostawały znacznie mniejsze pensje niż mężczyźni oraz były kierowane do bardziej kobiecych prac, sekretarek czy nauczycielek. Przyjmuje się, że druga fala feminizmu rozpoczęła się wraz z opublikowaniem książki Simone de Beauvoir Druga płeć w 1949 roku. Chociaż jej książka zdobyła znaczny rozgłos, feminizm drugiej fali nie ukształtował się jako zorganizowany ruch społeczny aż do późnych lat 60. XX wieku, kiedy to młodzi ludzie zaczęli krytykować fundamenty zachodniego społeczeństwa. Po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych nastąpił nowy ład społeczny. Na fali wzrostu gospodarczego wykształcował się nowy ideał rodziny, małżeństwa i obrazu spełnionej kobiety. Wyidealizowane w prasie gospodynie domowe z przedmieść wielkich miast, poświęcone bez reszty wychowywaniu dzieci, spowodowały, że coraz mniej kobiet pracowało zawodowo, izolując się od współczesnych im kwestii politycznych i gospodarczych. W 1963 roku Betty Friedan wydała książkę Mistyka kobiecości, w której opisała stopniową metamorfozę amerykańskiej kobiety z niezależnej, nastawionej na karierę lat 20. do powojennej gospodyni z przedmieść, których życie skupiało się prawie wyłącznie na domu i dzieciach. Argumentowała, że kobiety wciąż są zdegradowane do niespełniających ich ambicji ról, polegających na prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi, będąc ofiarami fałszywego systemu przekonań, który wymaga od nich znalezienia tożsamości i sensu w swoim życiu poprzez mężów i dzieci. Friedan zapoczątkowała tym samym współczesny ruch wyzwolenia kobiet
i trwale przekształciła amerykańskie społeczeństwo. To, co opisała na podstawie badań i własnych doświadczeń, nazwała problemem, który nie ma nazwy. Frustracją kobiet z przedmieścia z klasy średniej, wykluczonych z pracy i życia publicznego. Chwytliwa mistyka kobiecości miała pokazywać, że kobiety są przymuszane do rezygnowania z własnych ambicji na rzecz kreowania obrazu pięknej, spełnionej mamy i oddanej pani domu. Od lat 60. XX wieku Betty Friedan działała na rzecz praw kobiet, m.in. współzakładając Narodową Organizację Kobiet w 1966 roku. Druga fala feminizmu była konsekwencją rozczarowania dotychczasowymi działaniami na rzecz równouprawnienia, skupionymi przede wszystkim na zapewnieniach i ustawodawstwie. Wbrew przewidywaniom, zmiany prawne nie pociągnęły za sobą rzeczywistej równości, wciąż występowały duże różnice płacowe czy dyskryminacja w dostępie do wyższej edukacji. Feminizm drugiej fali współistniał również z innymi ruchami, jak na przykład ruch na rzecz praw obywatelskich czy ruchy studenckie, ponieważ zaangażowane w nie kobiety szukały wolności również tam. Po zakończeniu II wojny sytuacja kobiet polskich znacznie różniła się od sytuacji kobiet w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Polska Ludowa propagowała emancypację kobiet w rodzinie i pracy zawodowej. Ten okres charakteryzował się pojawieniem masowej propagandy, która głosiła pełne równouprawnienie płci i wzywała kobiety do włączenia się do produkcji przemysłowej i skolektywizowanego rolnictwa. Popularny był wówczas slogan "Kobiety na traktory". W drugiej połowie XX wieku do głosu doszły jednak inne badaczki i aktywistki feministyczne, jak na przykład Audre Lorde czy Gayatri Spivak, które zwróciły uwagę na nadmierne skupienie się feminizmu na emancypacji białych kobiet z klasy średniej, pomijając odmienne doświadczenia kobiet o innym kolorze skóry, pochodzących z biedniejszych lub innych kulturowo krajów, czy kobiet wyznających inną religię. Ich krytyka przyczyniła się do powstania trzeciej fali feminizmu, obejmującej feminizm wielokulturowy, postkolonialny czy intersekcjonalny.